Nie, no czemu to wojska Austrii tutaj nie doszło? No tak doszłoby, to byśmy wygrali tą bitwę z Osmanem. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Witam was w drugim odcinku naszej serii Roleplay Polską, w której wcielam się we władców i staram się ich odgrywać. Zacznijmy od omówienia bieżącej sytuacji geopolitycznej. Europa roku pańskiego 1414 to zdecydowanie Europa podzielona pomiędzy kilku kolosów. Zachodnią dominację francuską, wschodnią dominację księstwa moskiewskiego, które rośnie cały czas w siłę. Na południu zagrożenie osmańskie wzrasta, chociaż jeszcze nie urosło tak bardzo jakby mogło. A w centralnej Europie powstał bardzo potężny katolicki kraj pod panowaniem miłościwie nam panującego Michała I Jagiellona. Polska, bo o tym kraju mowa, ma niesamowicie dobrą ekonomię oraz ma dość potężne wojsko pod dość dobrym dowództwem. Jednak najbliższe lata to rzeczywiście lata dużych konfliktów dla tego kraju, no bo Moskwa interweniowała na Kurlandach, no a to są ziemie, które interesują koronę, no i król Michał też pamięta bitwę pod Warną, za którą warto byłoby się zemścić wreszcie na osmańskim sultanie. Tym bardziej, że rośnie zagrożenie szansą na to, że w którymś momencie Polska znajdzie się między moskiewskim młotem a osmańskim kowadłem. Dlatego też wojsko polskie przeszło pewną modernizację, zrekrutowano więcej piechoty oraz wytopiono więcej dział z brązu, żeby móc skuteczniej zajmować fortyfikacje w księstwie moskiewskim. Rozpoczęto też poszukiwanie lepszych surowców w prowincji Zeppelin, co jest dość drogie, ale potencjalne zyski mogą być znacznie większe. Poczyniono też duże inwestycje w port w Gdańsku. Przywileje mielnickie. Przywilej mielnicki był aktem prawnym przeprowadzonym przez Aleksandra Jagiellończyka w 1501 roku, który bardzo zwiększał siłę magnaterii oraz sejmu do takiej formy, która w zasadzie zamieniała ustrój na republikański. Król stracił wiele praw i w zasadzie jego rola została sprowadzona do przewodniczącego sejmu, który miał odtąd stanowić realną władzę. Jednak po wybraniu przez Sejm na jego przewodniczącego, król nigdy nie zatwierdził tego przywileju, który od tego momentu był punktem napięć pomiędzy królem a Sejmem. W 1504 roku przywilej został odrzucony przez Sejm, a zmagania z magnaterią zakończyły się na korzyść Aleksandra. Na szczęście korona jest na tyle silna, żeby je obecnie odrzucić i nie podać się żądaniom magnaterii. Tymczasem w Zemplinie nasza wyprawa odkryła złoża żelaza. Armie polskie pod dowództwem Władysława Gembickiego oraz Piotra Dunina bez zwłoki wyruszyły, żeby rozprawić się z buntem magnaterii, który w kilku bitwach został całkowicie stłumiony. Tumult gdański. Niestety mieszczanie z Gdańska dokonali rewoltu, zamknęli katolickie kościoły, no i wprowadzili tam swoich własnych pastorów. Nasz władca jest za Lotą, więc nie pozwoliłby na zachowanie mieszczań, dlatego wysłał wojsko w celu stłumienia tych religijnych zapędów w Gdańsku. I mimo ciężkich strat totalnie rozbił. Książę Burgundii zmarł. Jako że Polska i Burgundia już od dziesiątek lat miała zacieśniony sojusz, zdecydowano dokonać Unii Polsko-Burgundzkiej, wzmacniając oba kraje. Niekoniecznie zaakceptuje to obecny cesarz niemiecki, czyli Ludwik IV von Wittelsbach. Ale korona polska nie mogła odrzucić takiej okazji do zyskania bardzo bogatych terytoriów. W międzyczasie na ziemiach koronnych dokonywano wielu inwestycji w lokalne folwarki. Terytorium całej korony zdecydowano zebrać dodatkowy podatek kościelny w celu rozbudowania targu miejskiego w Krakowie. Szpiedzy donieśli o tym, że sultan osmański dokonuje inwazji na Kandar, Krym i Akkundżulu. Dlatego król Michał postanowił dokonać interwencji mołdawskiej, żeby ocalić katolików znajdujących się na terytorium sultanatu, którzy byli tam prześladowani. Przed inwazją dokonano jeszcze reformy wojska polskiego na autoramenty. Od tej pory wojska Rzeczpospolitej miały się składać z dwóch autoramentów: narodowego oraz cudzoziemskiego.
Postanowił też przekonać Habsburgów do swoich racji, poprosił ten kraj do przygotowania się do zbliżającej wojny oraz przekazano dary dynastii Habsburgiej w celu przygotowania ich wojsk do udziału w tej kampanii. Niestety kampanie spowolniły bunty katolickie na Pomorzu, mimo wszystko jednak armie polskie zebrały się na Podoru oraz Haliczu, gotowe do boju. Wypowiedziano wojnę Imperium Osmańskiemu, celem było zdobycie przynajmniej katolickiej prowincji Jasi. Jednak tak naprawdę głównym celem było zdobyć całe dawne gospodarstwo mołdawskie. Wojska polskie wyruszyły z błogosławieństwem papieża, przez co ich armie były bardziej bitne oraz znajdowały więcej ochotników gotowych do walki za wiarę. Sułtan osmański, zaskoczony atakiem Polaków, nie spodziewał się go totalnie, zakończył wojnę z Kandarem oraz jego sojusznikami. Polskie wojska bardzo szybko zdobyły twierdzę w Bazału oraz przystąpiły do oblegania fortecy czarnomorskiej Kili. Wykorzystał też król Michał swoje wpływy na dworze papieskim, żeby pobłogosławić tą całą wyprawę. Do pierwszego starcia wojska polskiego z Imperium Osmańskim doszło pod fortecą Buzału, gdzie wojsko polskie odniosło zwycięstwo pod dowództwem Władysława Gębickiego. Mimo iż wojska osmańskie cechowała dużo większa dyscyplina, ale jednak mniejsze morale od wojska polskiego. Niestety niedołączenie sojuszników do drugiej bitwy o Bazału spowodowało, że wojsko polskie dostało w ciry. Kilku mniej istotnych bitew doszło pomiędzy wojskiem polskim, a również sojusznikami osmańskimi, którzy zostali rozbici w pył. Wycofujące się wojska osmańskie spod Podola zostały przechwycone przez husarię polską i poniosły gigantyczne straty. Niestety ze stolicy dotarły na pole walki złe wieści. Zmarł nasz wspaniały władca Michał I Jagiellon. Na tron wszedł Władysław IV Jagiellon, który nie był uzdolnionym władcą, ale na szczęście był nawet całkiem zdolnym dowódcą, który był obdarzony naprawdę dużym szczęściem. Tutaj mam mały off-top znowu. Co to jest Possible Trade Deals plus 1%? Władysław IV August, pragnąc odnieść zdecydowane zwycięstwo w wojnie z Osmanem, która już była wystarczająco krwawa, zdecydował się na szybkie uderzenie na stolicę imperium. Upadek Konstantynopola spowodował, że sultan osmański zdecydował się oddać całą Mołdawię ponownie pod władanie Rzeczpospolitej oraz zapłacić małe reparacje. W tej wojnie i tak zginęło zbyt dużo ludzi. W celach przeprowadzania dalszych reform wojskowych zdecydowano się w ramach reformy administracyjnej umożliwić mniej bogatym szlachcicom, a w zasadzie tym bez ziemi, do dołączenia do wojska polskiego. Spowodowało to, że istniała szansa na znalezienie bardziej uzdolnionych przywódców w latach następnych. Tymczasem w wyczerpanej Litwie wybuchły bunty kozackie. Korona jednak wraz z wojskiem litewskim bez problemu sobie z nimi poradziła. Podbój dawnego terytorium Mołdawii doprowadził do nasilenia się osiedlania terytoriów Rusi przez osadników polskich. Mołdawia też stała się buforem pomiędzy bogatymi ziemiami korony a terytorium osmańskim. Czy Warna została pomszczona? No to się okaże. I tutaj pytanie do Was, moi drodzy widzowie. Jeśli uważacie, że została pomszczona, dajcie znać w komentarzu. Napływ nowych osadników do Halicza zmienił kulturę z ruskiej na polską. Wraz z zdobyciem Mołdawii pojawił się nowy stan, który został uznany przez koronę, mianowicie stan kozacki. Przyznano mu też szereg nowych przywilejów. Jan Zamoyski założył miasto Zamość, które od tej pory miało być siedzibą jego rodu. Nowoczesne miasto w stylu renesansowym, niech wyda więcej pieniędzy na jego rozbudowę. Polska miała już tak rozbudowany system manufaktur, że wprowadzono nowy system folwarkowy, skupiający się na produkcji tylko i wyłącznie zboża na eksport. Przetłumaczono Biblię! Jak można dopuścić do takiej herezji? Unia Brzeska, czyli połączenie kościoła prawosławnego z kościołem łacińskim w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Król Władysław był władcą sprawiedliwym, dlatego uważał, że Polska jest krajem dla każdego. Powinniśmy tolerować ich inne wierzenia. Na polskich ziemiach bardzo szybko rozprzestrzeniła się instytucja kolonializmu. Czy to zagraża odpływowi mieszkańców z terytoriów Polski? Na szczęście nie. Polska jest bardzo bogatym krajem, zachęcającym do osiedlania się w nim, niż wręcz przeciwnie. Tymczasem w całej Europie wybuchają kolejne ruchy reformatorskie. Nie obalono husycyzmu, protestantyzm ma się jak najlepiej, a teraz pojawili się również kalwiniści.
Czy te heretyckie ruchy nie spowodują tego, że Europa niedługo pogrąży się w ogniu wojen religijnych? W wieku 60 lat król Władysław IV Jagiellon abdykował na rzecz następcy Augusta Jagiellona. Król August odziedziczył kraj potężny militarnie i ekonomicznie. Po kilku latach pokoju jednak zażądał czeskiej korony. Wcześniej należała do jego przodków. I myśli, że to jest najlepszy moment na jej przywrócenie. Pretensje do tronu polskiego króla wsparła na szczęście lokalna czeska szlachta, za co polski władca bardzo hojnie ich wynagrodził. Dlatego też wojska polskie bardzo szybko wkroczyły na terytorium Czech w celu wsparcia lokalnych szlachciców. Pierwsze starcie z wojskami czeskimi miało miejsce pod Legnicą, gdzie zostały totalnie rozbite. Następnie część armii pod dowództwem Bronisława Czarnieckiego uderzyła na Pragę, celem jej zdobycia jak najszybszego, a druga armia pod dowództwem jeszcze żyjącego Władysława uderzyła w kierunku Berlina. Z większego wojna o pacyfikację Czech i dołączenie ich pod koronę polską została wygrana, jednakowoż spotka się to z bardzo dużą niechęcią niemieckich księstw. Państwa te zaczęły zawiązywać sojusz przeciwko Polsce, ale raczej o charakterze obronnym. Król August III Jagiellon jako władca Polski, Litwy, Czech oraz Burgundii przyćmił swoją chwałą zdecydowanie dokonania Bolesława Chrobrego, a zagrożenie ze strony księstw niemieckich nie było aż takie duże. Nie szczędzono wysiłków w celu rozwijania nowych myśli administracyjnych, rozbudowano administrację, wszystko w celu łatwiejszego zarządzania tak rozległym państwem jak Polska. W roku 1520 wielki książę moskiewski Wasilij III Rurykowicz ogłosił się carem Wszechrusi, co spowodowało powstanie jednego wielkiego imperium rosyjskiego. Tymczasem Polska wciąż zmagała się z kryzysem administracyjnym, podjęto szereg usprawnień, jak budowa sądów w większych ośrodkach miejskich. Nowoczesny system folwarków wpłynął na to, że produkcja zboża i innych dóbr w Polsce niesamowicie wzrosła, przez co Polska stała się hegemonem eksportowym na zachodnią, jak i wschodnią Europę. Dodatkowo austriacki arcyksiąże wezwał Polskę do wojny o Salzburg. No, mogło to sprowokować wielką interwencję księstw niemieckich. No ale na szczęście posiadaliśmy druzgocącą przewagę liczebną, dlatego wojska księstw zostały rozbite. Wręcz księstwa niemieckie wyszły z koalicji przeciwko Polsce, widząc jej potęgę w tej wojnie. August III zmarł, na tron wszedł August IV Jagiellon, no, który był znany z tego, że miał dość sporo do powiedzenia kobietom. Król August IV po praktycznie 80 latach istnienia Unii Polsko-Litewskiej postanowił połączyć koronę oraz Wielkie Księstwo Litewskie, doprowadzając do unii realnej pomiędzy oboma krajami. Terytoria księstwa stały się terytoriami wspólnej Rzeczpospolitej i wpłynęło też to na rozwój idei narodowych kraju, które uległy bardzo dużemu wzmocnieniu. Tutaj mały off-top. Zobaczcie, jak potężna byłaby Polska na tej modyfikacji, jeżeli by grać z buildem humanistyczno-ofensywne od początku. Byłoby to bardzo dobre rozwinięcie, ale również arystokratyczne, czy też granie pod zmianę kultury na tej Polsce jest naprawdę mocne. Tak potężny kraj nie mógł być już dalej królestwem. Król August koronował się na cesarza. Albo imperatora. Cesarza czy imperatora polskiego? O, tu jest imperatorem. Tak duży kraj jak Litwa nie mógł od razu w całości stać się integralną częścią Polski, dlatego tylko w najważniejszych ośrodkach, takich jak Wilno, Kijów, Smoleńsk, zdecydowano się wprowadzić pełną administrację. Na innych terenach zostawiono większą autonomię. Unia Lubelska została dokonana, no i mamy narodziny najpotężniejszego państwa w Europie. Ale czy tak potężnego jak hiszpańskie imperium kolonialne wyciągające 1000 duksów przed 1600? Nie wiem, zobaczcie ten odcinek i ocencie sami.